Kochani, witam Was bardzo serdecznie po świętach. Mam nadzieję, że spędziliście je w gronie najbliższych. Ja wracam do Was z daily vlogami i dziś postanowiłam takiego nagrać. Jest przepiękna pogoda, a ja z samego rana dostałam piękną, cudowną paczkę, więc dzień stał się lepszy i od razu Wam ją pokażę. A oto ona, personalizowana paczka. Takie lubię najbardziej. Powiem Wam, że jest w środku coś, co mi się bardzo podoba. Jest to taka moja pamiątka, najważniejsze nasze chwile. I myślę, że zrobienie nawet takiego prezentu dla kogoś to jest świetny pomysł. Już Wam pokazuję, co jest w środku. A w środku jest piękna poduszka. I tak ta poduszka prezentuje się w całości. Jest naprawdę bardzo fajnie wykonana. Już Wam pokazuję wszystkie zdjęcia po kolei. Tutaj jestem ja w ciąży z brzuszkiem. Tutaj zaraz po wyjściu ze szpitala z naszą niunią. Wikusia jak skończyła miesiąc. Ja z Danielem. To jest chyba w moje 23 urodziny. Czyli prawie rok temu. Tutaj ja na balkonie. Wiktoria. Ja. Nasi cudowni znajomi i Daniel. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Myślę, że to będzie właśnie cudowna pamiątka i super ozdoba tak naprawdę. Link do stronki, która zrobiła mi te poduszki, zostawię Wam oczywiście na dole. A teraz muszę się ubrać, więc to zrobię. I mamy dzisiaj w planach wyjść na spacer, skorzystać z pogody i już zamówić te obrączki, które wybraliśmy. Tylko ja mam zawsze problem, w co mam się ubrać? Powiedzcie mi, dziewczyny, czy Wy też tak macie? Ktoś tu poczuł wiosnę. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć! Cześć! Okruszku! Cześć! Fajna poduszeczka. Fajna. Tak. Super. Wróciliśmy już ze spaceru, nagrałam Wam jakieś tam przebitki krótkie, ale też długo na spacerze niestety nie byliśmy, bo Wiktoria nie bardzo chce już jeździć w gondoli, więc myślę, że niedługo przerzucimy się już na spacerówkę. I w tej chwili czekam na Daniela, pojechał załatwić pewną sprawę i będziemy jechać po te obrączki i na zakupy. Ja to najchętniej powiem Wam szczerze, że jeszcze bym pospacerowała i posiedziała na dworze. Ale niestety trzeba było wrócić. A dzisiaj jeszcze przychodzą do nas znajomi, tak koło godziny 15, więc też Wam na pewno coś nagram. A mówię tak trochę ciszej, bo karmiłam Niunię i zasnęła, więc już tutaj sobie śpi. Nie odkładałam jej nigdzie i nie rozścielałam łóżka. I tak siedzę i pilnuję, żeby przypadkiem nie chciała spaść. Bo teraz ma tak, że się przekręca, obraca i naprawdę nie można jej zostawić tak samej. Chwilę czasu i obejrzałam sobie My Morning Routine Oli z kanału Alexis Ola. I powiem Wam, że to jest najpiękniej nagrana rutyna, jaką ja widziałam. Naprawdę. Koniecznie obejrzyjcie. La, 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 love is love. La, 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 love is love. Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about you. My już obrączki kupiliśmy, daliśmy zadatek do 14 dni roboczych. Już będziemy je mieli, więc na pewno Wam pokażę.
Teraz siedzę w samochodzie i czekam na Daniela, bo poszedł na chwilę do apteki. Wiedzieliście się, gdzie jest Wiktoria, to poszłam z moją mamą na spacer i właśnie dostałam takie oto zdjęcie. Niebawem mają przyjść do nas znajomi, tak jak wam mówiłam. Chyba wam mówiłam. Więc Daniel posprzątał trochę, poszedł się myć. Ja tutaj wysypię jakieś krakersy i takie tam przekąski. I pewnie niedługo już będą. Także tak. A tutaj nasz szczęśliwy maluch. Co tam, maluszku nasz? Co tam? Masz zajączka? Masz za... Ojojoj! Kto to tak cię krzywi? Co ty tam zajadasz? Halo? Kto się wczoraj nie pożegnał z widzami? My się nie pożegnałyśmy, tak? Nie pożegnałyśmy się z widzami? Żegnamy się teraz? Pa, pa! Powiedz pa, pa! Tak? Nie chcesz się żegnać? Chcesz jeszcze nagrywać? Tak, misiu? Chcesz jeszcze nagrywać? Tak, nagrywać chcesz. Pa, pa, tak. Więc pa, pa!